Cześć, witajcie. W tym filmie, pierwszym z dwóch odcinków, chciałem wam powiedzieć, jak działa, jak zamontować przełącznik HDMI na ścianie, switch czteroportowy. Switch HDMI czteroportowy. Tak to wygląda. Ja do switcha podłączyłem dwa urządzenia, kamerę oraz telewizję kablową. Zrobiłem to, ponieważ mój telewizor posiada tylko dwa gniazda HDMI i stąd właśnie zdecydowałem się na takie rozwiązanie, jak widzicie. I ja to zamontowałem na ścianie. Teraz jak to zrobić? Rzecz wydaje się prosta, ale nie do końca. Przełącznik kosztował 29 zł, około 30 zł, z wysyłką 30 parę złotych. To jest kabel główny z telewizora, ten właśnie srebrny, taki gruby. A to są dwa kable takie cienkie. Jeden, ten właśnie podłączony przez przejściówkę do mini HDMI, do kabla mini HDMI, będzie podłączony do kamery oraz telewizja kablowa. I tak to działa. Teraz podłączamy sobie kabel HDMI przez przejściówkę mini HDMI, jak widzicie tam w tle, jak widać ją w tle. I tak to wygląda, słuchajcie. Jest przełącznik HDMI, gruby kabel to jest do telewizora sygnał. To jest sygnał, który jest rozdzielany w tym przełączniku, ten, który płynie z tego właśnie przez ten gruby kabel do telewizora srebrny. I w tym momencie mam przełączone na kamerę, jak widzicie. Mam przełączone na kamerę, tak? Zaraz sobie przełączę na telewizor, będę przełączał i zobaczycie, jak to wygląda. Jest to bardzo proste rozwiązanie. Proste rozwiązania są najlepsze. Simple solution is the best. To nie ulega wątpliwości. Tak, i teraz przełączyło się na kablówkę, jak widzicie. Teraz leci kablówka. Potrzebujecie znowu inne urządzenie zamiast kamery. Mógłby być na przykład odtwarzacz DVD albo Blu-ray, konsola na przykład, jeszcze jakieś inne urządzenie z gniazdem HDMI. Kamera, kablówka, kamera, kablówka. Tak jak mówiłem, jest to najprostsze i najlepsze rozwiązanie z tego względu jest to najprostsze rozwiązanie, że jakby nic tutaj nie ingeruje w ten sygnał. Ten sygnał jest rozdzielany mechanicznie przez po prostu te przełączniki. Oczywiście są przełączniki na pilota HDMI z pilotem, sterowane pilotem, ale uważam, że ten sygnał już nie jest taki czysty. Są jeszcze switche HDMI jakby ze wzmocnieniem sygnału. I teraz, ale no, one są już drogie. Ja kupiłem, żeby kupić taki właśnie switch HDMI firmy Vivanco, taki porządny, super powiedzmy, gdzie jest wzmacniacz, odpowiednie filtry, które filtrują ten sygnał i tak dalej, no to trzeba by było wydać w granicach ponad 100 zł. Teraz wam pokażę, jak ja go powiesiłem na ścianie. Dlaczego nakręciłem ten film? Ponieważ ten switch może leżeć, a może też wisieć na ścianie ze sztywno przymocowanymi kablami. Ja to zrobiłem, ja już to miałem przekręcone, ale odkręciłem, żeby wam pokazać. I teraz zobaczcie sobie, ja tylko to odkręcę, żebym tutaj lepiej mógł sobie tym jakby operować. I teraz można oczywiście kupić sobie taki porządny, ale ja zastosowałem najprostsze rozwiązania i tak jak mówiłem, w przypadku tutaj tych rozwiązań, ta firma Vivanco to już jest drugi switch, który kupiłem z tej firmy. Pierwszy też działa perfekcyjnie, idealnie. Na kablu, który wychodzi z tego switcha, jeden mam do telewizora, drugi do monitora, to mojej mamie to podłączyłem. I ten kabel do telewizora ma długość praktycznie ponad 8 metrów i bardzo, bardzo fajnie. Sygnał w ogóle nie traci na jakości. To jest słuchajcie, HDMI wersja 1.3 w zupełności wystarczy, a tego użyłem, zobaczcie, tej właśnie części z tego starego kwietnika drewnianej, porządne drewno, użyłem tego do właśnie zamontowania. To po prostu nie uciąłem, można właśnie pomyśleć o czymś takim, jeśli macie jakieś stare świeczniki albo tak, albo jakieś podobne rzeczy, tego typu rzeczy, takie rzeczy. I zobaczcie, to jest właśnie to, co ja zrobiłem. Wystarczą szczere chęci, parę pomysłów pomalowania tego, do polakierowania użyłem czarnej farby akrylowej w sprayu, bardzo dobrej jakościowo, która jest chyba najlepszym wyborem w dzisiejszych czasach, tylko trzeba pamiętać o tym, aby używać maseczek, ponieważ pył akrylowy skutecznie zatyka płuca. No, naprawdę można się nabawić choroby i tego z organizmu się już praktycznie nie da pozbyć.
Także pamiętajcie o maseczkach. Ja tutaj to właśnie zrobiłem takim domowym sposobem i powiem szczerze, kiedy to jest zamontowane na ścianie, to w ogóle nie widać tego, że to jakoś tak jest oderwane od tego switcha, że to nie pasuje. Zaczynamy od tego, że odkręcamy te śruby. Trzeba je, tu są takie gumowe stopki, ponieważ to jest switch jakby przeznaczony do tego, by leżeć, z tym, że ja, tak jak mówię, to jest bardzo lekkie urządzenie i ono przy przełączaniu się po prostu przemieszcza, się przesuwa. Z tyłu są kable, które wchodzą do tych gniazd i problem polega na tym, co wam później pokażę, że po prostu one dewastują te gniazda, niszczą te gniazda, za bardzo je po prostu rozginają i jakby powodują, że te styki później nie mogą nie działać w tym kablu HDMI tak jak powinny. Dlatego ja postanowiłem powiesić to na ścianie, kable przymocować do właśnie tej podstawki, którą tu widzicie. I tak, żeby to było sztywne, twarde i trzymało się, oraz przy przełączaniu, żeby nie ruszać tym wszystkim, tymi przewodami, tym przełącznikiem, żeby to było sztywne. Dlatego postanowiłem to powiesić na ścianie i wam też to doradzam. Kabel HDMI to jest kabel, który ma wiele żył, tam jest 20, 26 żył, 24 żyły praktycznie, które przy przełączniku. Ten przełącznik ma, co wam później pokażę, 18 pinów, ale to wystarczy, bo jest tam kilka wspólnych, a też nie wszystkie są wykorzystane. Tak, to jest główne wejście oraz cztery gniazda, na które rozdziela się jeden sygnał. Jeden sygnał rozdziela się na jedno z tych czterech gniazd tym właśnie przełącznikiem, jednym z tych przełączników. Bardzo fajne rozwiązanie, proste, mechaniczne, skuteczne, sygnał nie traci na jakości, testowane na 8-metrowym kablu. Także zapraszam do drugiej części, wszystko wam pokażę, wyjaśnię, jak to faktycznie wygląda. Na razie, pozdrawiam, hej, cześć.